parafii Lgotam okrzesz święta wielkanocne mają wyjątkową oprawę. Przez trzy noce przy grobie Jezusa Chrystusa odbywa się czuwanie, w którym uczestniczą harcerze, strażacy oraz Turki. Biorą oni także udział w mszach świętych. Wszyscy są obecni w kościele podczas niedzielnej mszy. W jej trakcie odbywa się m.in. procesja wokół kościoła z udziałem duchownych, strażaków, harcerzy, Turków oraz przybyłych na mszę wiernych. Zmartwychwstał z grobu Pan, alleluja! Parafia Lgotam Okrzesz powstała z parafii Koziegówki, a tam były tradycje, że zawsze obok straży również uczestniczyły w przeżywaniu uroczystości rezurekcyjnej tak zwani Turkowie. Dlatego ta tradycja została również przeniesiona do tej parafii córki, do parafii Lgotam Okrzesz. Poza tym również jest młodzież, która tworzy drużynę harcerską i również ona się też angażuje, żeby dać o sobie znać i przy takich uroczystościach związanych właśnie z przeżywaniem tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego zawsze również chętnie się udzielają. Turki prezentują się w fantazyjnych, barwnych strojach. Zwyczaj związany z nimi przejęty został z parafii w Koziegówkach, w której są oni obecni w okresie świątecznym od wielu lat. Po niedzielnej mszy tworzą przed kościołem szpaler i dźgają panny pikami po butach. Od powstania tej parafii staramy się podtrzymywać taką tradycję, nazywaną lokalnie Turkami. Wzięła się ona z tradycji strażniczej przy grobie Chrystusa, który zmarł. I teraz my również staramy się stróżować, gdy Jezus jest złożony do grobu, aż do Jego zmartwychwstania. Nasze stroje są, jakby to powiedzieć, na wzór ówczesnych strażników. Mamy jako broń nasza, to jest pika i tarcza. Mamy takie swoje lokalne i obrzędy jako Turcy. No i na koniec oczywiście przy wyjściu wszystkie panny, które wychodzą, musimy tymi naszymi pikami musimy tłuc po nogach, żeby wiedziały, że Turcy będą w przyszłym roku i będziemy kultywować tę tradycję. Również Turkami adorują druhowie strażacy i druhowie harcerze. Ekran.